Choć partia polska jest najważniejsza, nie przekroczyła progu wyborczego i znajduje się obecnie poza parlamentem, jej członkowie wciąż są aktywni w polityce. W środę Paweł Kowal, prezes PJN, odwiedził Szczecin. Spotkał się z działaczami i studentami oraz promował nową książkę. Partia wciąż chce istnieć i być zauważalna dla szczecińskich wyborców. Jeżeli chodzi o Szczecin, to działać lokalnie w sprawach tutaj ważnych i my wypowiadaliśmy się i w sprawach Dolnej Odry, wypowiadaliśmy się i w kwestiach energetycznych, i w kwestiach gazoportu. Nasze środowisko szczecińskie jest bardzo przywiązane do rozwoju Szczecina. Być może z tego powinien się narodzić jeszcze większy projekt, żebyśmy byli tą partią, która w większym stopniu angażuje się właśnie w rozwój tej części Polski. Według europosła potencjał naszego miasta jest niedoceniany przez władze centralne. Szczecin powinien być bardziej konkurencyjny, port w Szczecinie powinien być konkurencyjny w stosunku do portu w Roztoku i widzę, że z roku na rok to zainteresowanie centrali jest coraz mniejsze, że do Świnoujścia można łatwiej dojechać od strony niemieckiej. To są poważne wyzwania, przed jakimi stoi region i bardzo żałuję, że władze Platformy nie są w stanie na to poważnie odpowiedzieć. Podczas konferencji prasowej Paweł Kowal rozmawiał nie tylko o Szczecinie, ale także wydarzeniach dotyczących całego kraju. Poruszył temat ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego. Wiek emerytalny nie musi być tak jednoznacznie określony. Są w Europie kraje, gdzie nie ma tak sztywnego wieku emerytalnego. Dlaczego? Ponieważ niektórzy, mijając wiek emerytalny, chcą pracować i wtedy powinni dostać taką możliwość, w zamian nie płacić składek ZUS, ponieważ jeżeli mają już składane na emeryturę, powinni pracować i pensja ich byłaby trochę wyższa. Po konferencji prasowej polityk spotkał się ze studentami Uniwersytetu Szczecińskiego. PJN w listopadowych wyborach zdobył 2% poparcia. Teraz szykuje się do kolejnych wyborów. Nie wiadomo tylko, czy wystartuje w nich jako podmiot samodzielny, czy w koalicji z innymi partiami prawicowymi.